Zmiana opłat przez PKO Bank Polski jest działaniem rutynowym. Od 2011 roku mniej więcej corocznie zmieniamy opłaty. Wybrane opłaty za konkretne usługi. Ma to na celu przekierowanie klientów do kanałów zdalnych. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej usług było dostępne i żeby klienci korzystali z tych usług w internecie czy przez bankowość mobilną. Promujemy chociażby w przypadku autoryzacji kody SMS, które są wygodniejsze, które są szybsze, które są bezpłatne. Wydaje nam się, że czy to SMS-y, czy tokeny GSM są po prostu lepsze. Podobnie jest z opłatami dla klientów bankowości osobistej i prywatnej. Jeżeli PKO Bank Polski jest ich kontem pierwszego wyboru, opłaty w ogóle się nie zmienią, nie zapłacą ani grosza więcej. Tak samo klienci, którzy posiadają konta niezmieniane od już kilkunastu czasami lat, promujemy tam bankowość internetową. Dotychczas z naszych badań wynikało, że taką barierą nie do pokonania była opłata właśnie za bankowość internetową. Dlatego ta opłata zostaje zniesiona, tak żeby promować bankowość internetową. Tak jak w poprzednich sytuacjach, dajemy klientom czas na dostosowanie się do zmian. Zmiana opłat w tabeli opłat i prowizji będzie dopiero od 1 maja, a zatem klienci mają czas, żeby przejść chociażby na inny sposób autoryzacji operacji, czy zmienić rachunek na inny z naszej oferty. Nam zależy, żeby klienci korzystali z nowych, cyfrowych sposobów zabezpieczeń, dlatego planujemy tutaj ciekawą akcję promocyjną, tak żeby klient był zadowolony, nic nie płacił za autoryzację i jeszcze na tym zyskał.